Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. Witają Państwa Andrzej Zieliński i Robert Forczak. Dzisiaj trochę nietypowo, nie ma z nami Piotrka, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zatrzymały go sprawy osobiste. Mamy nadzieję, że już wkrótce będzie dalej z nami dla Państwa łowił ryby i pokazywał ciekawe łowiska. Natomiast my dzisiaj nietypowo. Zaczęliśmy od zbiornika Smardzew okręgu sieradzkiego. Natomiast Andrzeju, no niestety na przedwiośniu nam nie poszło, ponieważ tam właściwie minęliśmy się z rybami. Dokładnie. Wybraliśmy się tam rano, chcieliśmy spróbować metody odległościowej. Przygotowaliśmy sobie sprzęt. Pojechaliśmy na zbiornik, o dziwo, nie zastaliśmy żadnego wędkarza, ale jak jechaliśmy na ten zbiornik, to z przeciwka jechały samochody, które były całe zaśnieżone. A mamy wiosnę, tak? Także pogody minusowe w nocy, jednak chcieliśmy się wybrać na te ryby. My się wybraliśmy, tak? Próbowaliśmy przez bodajże, nie wiem, około 2-3 godzin cokolwiek zrobić. Tak. Delikatnie, ochotka, bardzo cienko, natomiast nic. No tak jak mówisz o tej pogodzie, no to wszyscy prawdziwi wędkarze wiedzą, że pogody są na ryby na wędkowanie dobre albo bardzo dobre. Wczoraj można powiedzieć, że pogoda była dobra, bo był intensywny opad śniegu. Dzisiaj jest pogoda bardzo dobra, bo mamy plus 5 i czasami przebija się słoneczko. Także no może nie jest to typowa pogoda na ryby karpiowate, no ale tak jakby oświeciło nas wracając, bo chcieliśmy się poddać. Dokładnie. No, ale okazało się, że Google Maps nam tutaj pomogło i zobaczyliśmy wodę, która w okolicach Łasku wyglądała obiecująco. Okazało się, że są to stawy tak zwane komercyjne, na których my bardzo rzadko łowimy, prawie wcale. Dokładnie. Natomiast no, postaraliśmy się wrócić tak jakby do korzeni, jak żeśmy zaczynali łowienie karasi na stawach, jakieś linki, brania, spławiki, które się tam wykładają, krążą. Znaczy, że te stawy, z tego co tutaj się zorientowaliśmy, mają potencjał. Są tutaj wędkarze na innym stawie, którzy w tym roku złowili karpio rzędu 20 kg, wywożą przynęty, bardzo profesjonalnie podchodząc do tematu, a my po prostu troszeczkę, że tak powiem, wody opuszczonej znaleźliśmy z trzcinami, jak widać, i co, przerobiliśmy swoje wędki do odległościówki na zestawy spławikowe, które są bardzo popularne wśród gdzieś tam miejscowych wędkarzy. I zaczęliśmy próbować sobie. Dokładnie. Od razu żeśmy się przestawili z takiego łowienia na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, gdzie tych ryb, nie wiem, presja jest duża, ryb jest mniej. Tutaj od razu poszła kukurydza, poszedł gruby robak. Już mniej ochotka. Można próbować na czerwone robaki. Na tym przedwiośniu to jest bardzo dobra przynęta. Natomiast jest tego i bardziej bogato, jeżeli chodzi o pożywność. I nie martwimy się, że przenęcimy te ryby, ponieważ tych ryb tu jest dużo. Dokładnie. No i co, zaczęliśmy próbować z różnych stron i mamy efekty, tak? Schowaliśmy się przed wiatrem, który dzisiaj mocno wieje, gdzieś tam przy trzcinkach. I to też jest podpowiedź dla łowiących na każdej jednej wodzie. Okazało się, że mimo tego, że jest to staw hodowlany z dużą ilością karpi, te karpie trzymają się blisko brzegu, blisko trzcinowisk, gdzie po pierwsze mają pożywienie, a po drugie czują się bezpiecznie, bo one w każdej chwili w te trzciny gdzieś tam mogą się schować i po prostu no, nie trzeba łowić jak najdalej, bo czym dalej, tym jest więcej ryb. Okazuje się, że te ryby są pod samymi nogami. Dokładnie, to jest kwestia zachowania się cichego nad wodą i przede wszystkim co długa wędka. Jeżeli mamy trzcinowiska, ten karp, one są bardzo silne. To są nieduże ryby, które dzisiaj akurat złowiliśmy do tej pory. Natomiast one zaraz idą gdzieś te trzciny i trzeba tą rybę przytrzymać. Co do czego służy nam ta dłuższa wędka. I tak jak Robert tutaj powiedziałeś, bardzo często, ja też tak kiedyś dawno temu sobie gdzieś łowiłem, że ściągałem zestaw, powolutku opuszczałem i ten z tego opadu też bardzo często się zdarza, że gdzieś tam z tych gdzieś trzcin to pożywienie opada i te karpie też do tego wychodzą. Także staramy się nęcić procą, podajemy bezpośrednio białego robaka i kukurydzę. Jest trochę zanęty z zapachem, oczywiście klasycznym, jakiejś tam truskaweczki, chociaż na przedwiośniu te rybne śmierduchy koledzy karpiarze mocno polecają. Natomiast nasze łowienie dzisiaj pewnie spodoba się tym początkującym wędkarzom. Jest to czysta przyjemność z obserwowania spławika, który gdzieś tam ginie, bądź też się wykłada.
ryby może nie są duże, ale nasz sprzęt też jest nie na takie wielkie ryby, bo mamy żyłki 0,14 na przyponach 0,10, także to też nie jest na te prawdziwe duże karpie. Dokładnie i tu Robert powiedział o procach, proszę zobaczyć, tutaj może będzie to widać, jak nie pokażemy później sposób nęcenia. Są to proce do nęcenia samymi przynętami, tak? Robakami czy kukurydzą. Bardzo fajnie Robert tutaj powiedział, że na zawodach się sprawdziły niejednokrotnie. No i tyle, tak? Pokażemy potem, jak to funkcjonuje. Czyli... Tak, one są różne, gumy są różnej twardości, podaje się tego robaka na różne dystanse. Wbrew pozorom, proszę sprawdzić, to naprawdę leci na kilkanaście metrów. Także nabiera się też bardzo szybko wprawy. Chodzi o to, żeby pojedynczo, systematycznie tymi robakami donęcać, gdy ryby tam gdzieś w toni próbują je zbierać, one nam zejdą też do dna. To co? Próbujemy dalej połowić? Próbujemy coś tam dla Państwa złowić. Trzeba pamiętać, żeby nie kaleczyć ryb przy wypinaniu, tylko zrobić to delikatnie, żeby w dobrej kondycji wracały potem do wody. Jest to bardzo ciche i bardzo skuteczne nęcenie. Wystarczy kilka białych robaczków w troce i tu Andrzeja Spławik, proszę. Cyk. I one sobie tam teraz pomalutko opadają, naturalnie nęcąc ryby. Tutaj jest mój spław. O, już jest branie, proszę. No niestety, nie każde branie się zacina. Łowimy blisko brzegu. Nie ma powodów. Nawet widełek żeśmy żadnych tutaj nie rozkładali. Po prostu bardzo proste, przyjemne wędkowanie na spławiczek.
delikatny sprzęcik. O kurczę, kolorowa ryba. O, zaraz będziemy mówić nie, życzenie. Nie szarp brutalnie. No ja nie szarpię, tylko ty. Wiesz, ja tu nie bardzo mam. Złota rybka. Albinosik. Takie ryby najprędzej są wyjadane przez ptaki drapieżne, które nie zauważają. Karpik, koi. Teraz z życzeniem, żeby się Piotkowi wszystko dobrze ułożyło. Wypuszczamy rybkę, to jest jedno życzenie za trzy. Od całej ekipy z wędką nad wodą. Twarde wargi. Taka rybka. Buziaczek i do wody. Chciałem teraz przedstawić właścicieli tego zbiornika, na którym udało nam się tutaj powędkować. I może kilka słów byśmy usłyszeli od najbardziej, tak jakby osób, które najbardziej wiedzą o tej wodzie. Znajdujemy się w miejscowości Rokitnica koło Pabianic. No, co tam, rekord? Tak, jakie ryby tutaj można złowić? Rekord w tym roku padł 18200 na razie na macie, nie? Na stawie karpiowym. 18200. Tak. Jest to woda, na której ryby oczywiście wszystkie wracają do wody. Trzeba mieć matę, trzeba mieć haczyki bezzadzierowe. Haczyki bezzadzierowe, dezynfekcję, podbierak minimum 80-80 i zadam żyłki zamiast plecionek. A zainteresowanie tą wodą? No troszeczkę już się zaczyna lepiej, coraz lepiej robić. No, także tych wód jako alternatywa tych wód związkowych jest bardzo dużo. Te ryby są tutaj pilnowane, dbane, dorastają do bardzo dużych, jak słyszymy, rozmiarów. I czasem warto spróbować na tego typu łowiskach swoich sił, bo no, co chwilę tutaj słyszymy, że jak są weekendy, to tych dużych ryb pada regularnie dużo. Thank you.
Robert ma też broń. Robson, bo mam dwie. Dwie ryby? Tak. Masz. Nagle zagryzły. Dasz sobie radę, czy chcesz podbierać? Tak, tak, ja bym się prowadził. Proszę, taki malutki karpik, jeszcze dziecię. Natomiast często takie ryby mogą być mylone z karasiami. Tutaj, jak widać, karp ma wąsik, tak? I wracaj sobie do wody. I o to chodzi. Jesteśmy z kolegami zapaleńcami karpiowania i takie krótkie pytanie. Co powoduje, że przy minusowej temperaturze nie ma pory roku ani pogody złej i siedzicie i próbujecie złowić tą wielką rybę? To musi być ta pasja i ta adrenalina. Normalnie żona czeka w domu i się grzeje i się puka w głowę. Dzisiaj rano jak zobaczyła, że jest śnieg, to pytała, czy aby na pewno jedna ryby. Tak, przyjechałem. Trzeba po prostu zabrać żonę i niech zobaczy, no, jak tutaj jest fajnie. Jest też druga strona medalu, na rybach mamy odpoczywać, a nie jeździć z żoną, także przyjechaliśmy sami. A jakie największe rybki udało się złowić? Czuję, że mam życiówkę. Tutaj było 19400, ale myślę, że będzie teraz ponad 20. Życzymy powodzenia i ciepłej nocy. Dzięki wzajemnie.